Pracowałem w Polsce jako ksiądz w szkole salezjańskiej w Świętochowicach i założyliśmy grupę misyjną. Przyjął jeden misjonarz z Gany, akurat tak się złożyło, i po jego spotkaniu, z nim spotkaniu, młodzi ludzie się zapalili, żeby zrobić grupę misyjną. A ja lubię robić też coś konkretnego, nie tylko mówić o misjach. Więc on wyjechał, a ja z tą młodzieżą zostałem. No oni się pytali, co dalej robimy. No to mówi, to zróbmy jakiś projekt. A że ten ksiądz, który też jest moim przyjacielem, był z Gany, więc napisałem do niego, słuchaj, nie masz jakiegoś projektu, żebyśmy coś konkretnego mogli robić, nie tylko mówić o misjach, ale coś zrobić. No i napisał, słuchaj, budujemy przedszkole teraz tutaj, akurat 10 km stąd Fafienia. Jakbyście pozbierali pieniążki i przywieźli tutaj i razem pomagali w budowie. No i tak się właśnie zaczęła przygoda z Ganą. W 2001 roku wylądowałem, leciliśmy Ghana Airways. To był jeden z ostatnich lotów Ghana Airways, bo później upadła. Przylecieliśmy tutaj na miesiąc czasu. Było nas 8 osób. Zostało 11 lat. jeszcze nie. Przyjechałem na miesiąc czasu, było nas 8 osób. I budowaliśmy tutaj szkołę razem z lokalnymi uczniami naszymi w Fafienia. Wróciliśmy do Polski, ale tu już wtedy zakochałem się w Ganie. Jak to niektórzy mówią, złapałem bakcyla afrykańskiego. A z malarii się można wyleczyć, nawet z eboli się można wyleczyć, ale z tego bakcyla się nie można wyleczyć. To był pierwszy projekt. W czasie tego projektu pojechaliśmy do Sunianie, odwiedzić Sunianie, tak jak ty byłaś też. I pojechaliśmy na jedną z wiosek. I to było już pod koniec projektu. I nasza młodzież ze szkoły zobaczyła jedną szkołę na wiosce zrobioną z bambusa. I powiedzieli, nie księże, następny projekt to jest ta, musimy zrobić tą szkołę. Więc wróciliśmy do Polski. Niestety, ponieważ ten drugi projekt wymagał większego przygotowania finansowego, nie pojechaliśmy następny rok, tylko 2 lata później, 2003. Dwa lata zbieraliście? 2 lata zbieraliśmy pieniądze na ten drugi projekt i 2003 przyjechałam z kolejną 5-osobową grupą. Nie zniechęcać, jak jeszcze nie zebrałam. Nie można się zniechęcać. Dobra. Więc przyjechaliśmy tutaj kolejny raz, 2003 rok. I wtedy już wiedziałem, wtedy w 2002 roku napisałem już podanie, że chciałbym pracować na misjach. I jak przyjechałem tutaj w 2003 roku na drugi projekt, już wiedziałem, że będę pracował na misjach i już wiedziałem, że będę pracował w Ganie. To wtedy zostałeś z Sunianami. Tak, i wtedy wróciłem z nimi do Polski. Był taki kurs przygotowawczy, który miałem specjalnie, mieliśmy taki kurs w Rzymie i też w Irlandii, 3-tygodniowy. I wtedy już przyjechałem w listopadzie 2003, przyjechałem już do Ganny i tak już sobie tu siedzę. Zamierzasz wrócić? Do Polski? Na wakacje.